Nieważne, czy dopadła was nostalgia, czy dopiero sprawdzacie je po raz pierwszy. Na konsoli Xbox Series X możecie zagrać w wiele klasycznych tytułów z konsoli Xbox 360. A w wielu przypadkach są one teraz jeszcze lepsze niż wcześniej. Nawet teraz, półtorej dekady po premierze, niewiele jest gier, które gwarantują tak duży zastrzyk adrenaliny jak Mirror's Edge. W grze wskakujemy w jaskrawo-czerwone buty tajnej łączniczki o imieniu Faith, która akrobatycznie przemierza futurystyczne miasto. Płynne sterowanie w połączeniu z pierwszoosobową perspektywą zapewnia niesamowitą imersję. Są momenty w grze, w których naprawdę poczujecie, jak ściska was w dołku. Reboot Mirror's Edge Catalyst jeszcze bardziej ulepszył umiejętności Faith i zaktualizował grafikę, dzięki czemu wyrazisty, minimalistyczny styl graficzny gry wygląda jeszcze lepiej. Dodatkowo gra działa teraz w 120 klatkach na sekundę na Xbox Series X dzięki FPS Boost. Funkcja bardzo przydatna w grze, w której chybienie celu o kilka centymetrów może sprawić, że spadniecie z wieżowca. A dzięki EA Play członkowie Game Pass Ultimate mogą sprawdzić oryginalny tytuł i Mirror's Edge Catalyst już teraz. Nie ma chyba bardziej uwielbianej gry z całej ery Xbox 360 niż Halo 3. Trzecia odsłona tej legendarnej serii pozostaje jednym z najważniejszych tytułów w historii pierwszoosobowych strzelanek, zapewniając graczom epicką kampanię, niesamowicie przyjemny tryb multiplayer i wprowadzając nasz ukochany tryb edycji map znany jako Forge. A nasz ulubiony spartański super żołnierz wygląda teraz jeszcze superaśniej w Master Chief Collection, która pozwala graczom Xbox Series X cieszyć się zarówno kampanią z Halo 3, jak i rozgrywką wieloosobową w 120 klatkach na sekundę, zapewniając jednocześnie rozdzielczość do 4K, nawet podczas gry na podzielonym ekranie. Halo 3 nadal oferuje jedno z najlepszych doświadczeń, jeżeli chodzi o kanapową kooperację. I jeżeli nigdy wcześniej go nie wypróbowaliście, to koniecznie zajrzyjcie do Game Passa i pobierzcie Master Chief Collection już teraz. Właśnie w tym roku seria Prince of Persia została odważnie odświeżona dzięki side-scrollowej sensacji znanej jako The Lost Crown. Nie jest to jednak pierwszy raz, gdy seria o salwującym się życiem księciu zyskała nowe oblicze. Prince of Persia z 2008 roku przedstawił nam zupełnie nowego księcia, nowy świat i oszałamiający cel-shadowy styl graficzny. Łącząc siły z księżniczką, która posiada niezwykle pomocne magiczne moce, wyruszamy na ratunek zrujnowanej krainie. Oprócz tego, że gra jest po prostu oszałamiająco piękna, ma też wyjątkowe podejście do swobodnego biegania i walki. Jakimś cudem twórcy stworzyli system, który jest absolutnie porywający, mimo że technicznie rzecz biorąc nie możemy zginąć. Bethesda stworzyła nie jedną, ale dwie kultowe gry action RPG w czasach Xbox 360, dając nam zarówno napromieniowane przygody Fallout 3, jak i epicką opowieść fantasy Elder Scrolls 4 Oblivion. Jedna z nich ma wyrzutnie atomowe i supermutanty, druga to połączenie magicznych zaklęć i maczug, ale obie pozwalają graczom swobodnie poruszać się po rozległym, otwartym świecie, wypełnionym fascynującymi postaciami i pozwalają im wybrać własną ścieżkę. Wspaniałą rzeczą w tych grach jest to, że każdy może doświadczyć ich na swój własny, niepowtarzalny sposób. Inną fantastyczną kwestią jest to, że oba te tytuły są dostępne w usłudze Game Pass, a oprócz nich także wiele innych kultowych produkcji Bethesdy. Która z nich jest waszą ulubioną? Dajcie nam znać w komentarzach. Bez względu na to, czy chcecie romansować z kosmitami, czy też walczyć z morderczymi robotami, Mass Effect oferuje wszystko, czego można oczekiwać od gatunku space opera. O ile niesamowita fabuła i rozbudowana mechanika RPG, z których znana jest seria Mass Effect, były obecne od samego początku, to w drugiej i trzeciej odsłonie pojedynki stały się zauważalnie bardziej zacięte i płynne. Na szczęście pojawiła się edycja legendarna, która nie tylko całkowicie zmieniła oprawę wizualną całej trylogii, ale także ujednoliciła walkę w pierwszej grze z pozostałymi dwoma tytułami. A wy, drodzy użytkownicy Game Pass Ultimate, możecie sprawdzić ją już teraz dzięki EA Play. Jeśli gromienie sprawia, że czujecie przypływ energii, to prawdopodobnie ostatnimi czasy mieliście jej całkowicie sporo za sprawą premiery najnowszego filmu o pogromcach duchów. A co powiecie na to, by ponownie złapać za Proton Pack i zagrać w Ghostbusters The Video Game? Oparta na ukochanym oryginalnym filmie, ta trzecioosobowa strzelanka wykorzystuje podobieństwo i talenty wokalne oryginalnej obsady, dzięki czemu możecie dowiedzieć się, jak to jest walczyć z upiorami u boku Billa Murraya. Gra jest prawie tak ponadczasowa jak film, zwłaszcza teraz, gdy została zremasterowana, dzięki czemu możemy rozkoszować się całą przygodą w rozdzielczości 4K Ultra HD na konsoli Xbox Series X. Przestrzeń kosmiczna to dość przerażające miejsce, zwłaszcza gdy jesteśmy uwięzieni na statku pełnym krwiożerczych stworów, jak w Dead Space. Ten mroczny, trzecioosobowy survival horror rozwinął gatunek na wiele nowych, przerażających sposobów w 2008 roku, likwidując chłód, by ekran wyglądał ładnie i czysto, tylko po to, by gracze mogli go zaraz zapaskudzić dzięki innowacyjnemu systemowi rozczłonkowywania. Niesamowite, co można zrobić ze zwykłymi narzędziami, gdy przestanie się myśleć o zasadach BHP. Posiadacze Game Pass Ultimate mogą cieszyć się oryginalną wersją Dead Space lub od razu przejść do zeszłorocznego remake'u, który oferuje oszałamiającą grafikę, płynniejszą rozgrywkę i progresję bez żadnego ekranu ładowania. Żadna gra nie uosabnia wyrażenia zwodniczo prosta bardziej niż Braid. To, co wygląda na prostą side-scrollową platformówkę, okazuje się być dziełem czystego, szalonego geniuszu ze względu na szereg pomysłowych mechanik zaginania czasu. Gra zmusza do myślenia w zupełnie inny sposób, by rozwiązać pojawiające się łamigłówki, a jej fabuła gwarantuje, że będziecie musieli spojrzeć na swoje działania z zupełnie innej perspektywy. Dzięki wstecznej kompatybilności możecie cofnąć czas i cieszyć się oryginalną grą, a odświeżona edycja Anniversary Edition pojawi się 30 kwietnia. Gears of War wprowadziło graczy do brutalnego, targanego wojną świata pełnego karabinów z piłą łańcuchową, uzbrojonych po zęby potworów i najdoskonalniejszych strzelanek z ukrycia, jakie kiedykolwiek widział świat. A dodatkowo gra zaserwowała jedno z najlepszych doświadczeń kanapowej kooperacji wszechczasów. Nic wielkiego. Oryginalna przygoda Markusa i Doma z tępieniem szarańczy została zremasterowana i wzbogacona o ulepszone tekstury, grafikę i dźwięk na potrzeby edycji Ultimate, a dzięki funkcji FPS Boost liczba klatek na sekundę wzrosła do 60 na konsoli Xbox Series X. Pozostałe części serii również zostały podrasowane, a całość jest dostępna w Game Passie. W 2006 roku Rockstar zamienił poważne przestępstwa na chłopieńce wygłupy za sprawą Bully. Bully to osadzona w elitarnej szkole dla chłopców gra z otwartym światem, który możecie dowolnie eksplorować pod warunkiem, że dotrzecie na czas na lekcję. Kiedy nie ślęczycie nad książkami, możecie budować relacje z innymi uczniami, brać udział w rozmaitych misjach pobocznych i odgrywać swoją rolę w bazującej na przynależnościach grupowych wojence, która opanowała cały kampus. No wiecie, typowe problemy nastolatków. Nikt wcześniej ani później nie stworzył gry podobnej do Bully, więc warto sprawdzić Scholarship Edition, która poprawia grafikę i dodaje trochę dodatkowej zawartości. W Darksiders wcielamy się w jednego z 4 jeźdźców apokalipsy, którzy walczą o przywrócenie równowagi we wszechświecie, zanim potężna bitwa między niebem a piekłem zniszczy wszystko. Chyba lepiej wziąć się do roboty. To genialne założenie, które tworzy świetnego hack'n'slashera, w którym stopniowo zyskujemy dostęp do całego arsenału apokaliptycznej broni, od skromnej kosy po najeżone ostrzami bumerang śmierci, czy raczej jak nazwali go twórcy, Crossblade. War Mastered Edition została usprawniona i działa w rozdzielczości 4K Ultra HD, a Darksiders to kolejny klasyczny tytuł na konsolę Xbox 360, który został pobłogosławiony funkcją FPS Boost, dzięki czemu możecie teraz tłuc demony w 60 klatkach na sekundę. Platinum są naprawdę dobrzy w tworzeniu gier akcji. Naprawdę dobrzy. Tak dobrzy, że w ciągu 2 lat wypuścili 2 absolutnie kultowe tytuły. Najpierw wyciągnęli z rękawa wiedźmińskie cudo, jakim jest Bayonetta. W tej produkcji gracze mają okazję zmierzyć się z paroma zbuntowanymi aniołami, wykańczając je spektakularnymi ciosami specjalnymi, które mogą, ale nie muszą, prowadzić do utraty ubrań. Nie przejmujcie się tym zbytnio. Następnie był Vanquish, który jest jak odrzutowa wersja Gears of War, w której możemy ślizgać się na kolanach wokół przeciwników, strzelając do nich z karabinów maszynowych. Obie gry są niesamowicie stylowe i szalenie wciągające. A teraz zostały zebrane w jednym pięknie zremasterowanym pakiecie 10th Anniversary Bundle. Jeśli Alan Wake 2 wprawił was w nostalgiczny nastrój, no wiecie, kiedy nie chowaliście się za kanapą z przerażenia, to pewnie z przyjemnością dowiecie się, że jest kilka świetnych sposobów na sprawdzenie pierwszej gry na konsoli Xbox Series X. Pierwsza upiorna, psychologiczna przygoda Alana Wake'a również doczekała się boosta FPS-ów, dzięki czemu możemy cieszyć się oryginałem w płynnych 60 klatkach na sekundę. Możecie też sięgnąć po wersję zremasterowaną, która pozwala spojrzeć tym wszystkim koszmarom prosto w oczy w rozdzielczości 4K Ultra HD, a do tego dorzuca dwa rozszerzenia DLC – The Signal i The Writer. Xbox Series X ma już na swoim koncie kilka świetnych gier z uniwersum Gwiezdnych Wojen, z serią Jedi na czele i Outlaws, które też zapowiada się naprawdę dobrze. A do tego możecie wrócić do klasyki z Xbox 360, czyli The Force Unleashed. Wcielając się w tajnego ucznia Dartha Vadera w tych trzecioosobowych grach akcji, możecie dać upust swojemu wewnętrznemu Sithowi i wykorzystać wszystkie moce, o których zawsze was uczono, że są zakazane. Dusić ludzi umysłem, razić ich błyskawicami z opuszków palców albo siekać tym słynnym czerwonym mieczem świetlnym tak długo, jak robicie coś niegodziwego, naprawdę nie możecie zbłądzić. Dzięki niesamowitemu podwodnemu światu, mrocznie filozoficznej fabule i pomysłowej rozgrywce FPS, BioShock szybko zyskał reputację jednej z najlepszych gier w historii. Przedzierając się przez niegdyś rajski krajobraz, który stał się rozmokłym piekłem, jakim jest Rapture, używając przeróżnych elementarnych mocy umysłu, by pokonać mordercze mutanty, które teraz grasują po jego ulicach. I cokolwiek zrobicie, starajcie się nie znaleźć po złej stronie Big Daddy'ego. Te wiertła nie służą tylko do majsterkowania. Możecie zagrać w tę kultową przygodę, a także dwie doskonałe kontynuacje dzięki pięknie zremasterowanej kolekcji BioShock Collection. Przez długi czas Tony Hawk był jedynym znanym skaterem w świecie gier. Jego tytuły wciąż są genialne, zwłaszcza na Xbox Series X, gdzie możecie grindować, robić ollie i wykonywać wszystkie inne skaterskie ewolucje w płynnych 120 klatkach na sekundę. Ale w erze Xbox 360 pojawiła się też seria Skate z opartą na fizyce twin-stickową jazdą na desce. To zupełnie inne doświadczenie, które kładzie nacisk na realizm i sprawia, że wykonywanie bardziej złożonych trików daje ogromną satysfakcję. Twórcy przygotowują obecnie nową odsłonę serii, a w międzyczasie posiadacze abonamentu Ultimate mogą sprawdzić oryginalne tytuły w usłudze Game Pass dzięki EA Play. Kolejna gra z serii Fable to jeden z naszych najbardziej wyczekiwanych tytułów. Poważnie, spójrzcie w olbrzymie oczy Richarda Ayoda i powiedzcie nam, że się nie cieszycie. Oryginalna gra również pięknie się zestarzała. Osobliwy, cudowny, niezwykle brytyjski świat fantasy Albionu wygląda lepiej niż kiedykolwiek w rocznicowej edycji Fable, która wprowadza również kilka ciekawych funkcji, takich jak płynniejszy interfejs i osiągnięcia. To wszystko sprawia, że przemiana we wszechpotężnego, demonicznego boga króla jest o wiele bardziej satysfakcjonująca. Fable Anniversary i Fable 3 zostały magicznie podrasowane dzięki FPS Boost, a całą trylogię możecie zgarnąć już teraz w Game Passie. Fight Night Champion stał się niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej i bokserskich symulatorów, gdy ukazał się w 2011 roku i najprawdopodobniej nadal dzierży ten tytuł. Pełne spektrum kontroli ciosów pozwala graczom naprawdę celnie i precyzyjnie wybierać ciosy, a dynamiczny silnik fizyki daje możliwość obserwowania, jak ciosy rozchodzą się po przeciwniku i tworzy niesamowite powtórki w zwolnionym tempie. Mając do dyspozycji wszystkich czempionów od Muhammada Ali po Rockiego Balboę, Fight Night Champion wciąż potrafi nieźle przywalić i jest dostępny w ramach Game Pass Ultimate dzięki EA Play. Na koniec mamy grę, która jest synonimem ery Xbox 360 – Crackdown. Ten potężny, cel-shade'owy sandbox przypomina nieco podrasowaną wersję Grand Theft Auto. Nadal będziecie przemierzać rozległe, otwarte miasto, wykonując misje według własnego uznania i angażując się w różnego rodzaju przestępcze procedury. Tyle tylko, że tym razem stoicie po stronie prawa, a do tego jesteście super żołnierzem. Skakanie z budynków i ostrzeliwanie przestępców z wysokości nie jest podręcznikowym egzekwowaniem prawa, ale daje mnóstwo frajdy. A 3 gry z serii Crackdown zapewniają mnóstwo sposobów na pokazanie swoich zaawansowanych umiejętności. I wszystkie są dostępne w Game Passie. Macie jakiś tytuł na konsolę Xbox 360, który wyróżnia się na tle innych? Opowiedzcie nam o nim w komentarzach i napiszcie, dlaczego tak bardzo go lubicie. Trzymajcie się!